Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo gorąco Państwa witam na dzisiejszych rozmowach niedokończonych w ten wtorkowy wieczór. I witam naszego gościa. Jest nim pani Małgorzata Więczkowska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Jest pani pedagogiem oraz szkoleniowcem w zakresie edukacji medialnej. Tak, zgadza się. I chcemy z panią Małgorzatą porozmawiać na taki temat jak smartfonowi rodzice. Tak to nazwaliśmy. Smartfonowi rodzice. No to już wiemy, o co chodzi, drodzy Państwo. Wychowywanie dzieci w epoce smartfona. Trzeci rodzic, nieraz taką rolę odgrywa trzeci rodzic, a może to jest ten pierwszy rodzic smartfon. Pani Małgorzato, na ile dzisiaj rodzice, bo wiele o tym się mówi w różnych przecież mediach, publikacjach na ten temat, możemy przeczytać, na ile dzisiaj rodzice ogólnie jakoś mają tę świadomość roli wpływu smartfona na rozwój dziecka, no plusów, minusów. Na ile to jest, pani się jest w tym środowisku, prowadzi różne wykłady, konferencje, spotyka się, jak to wygląda? No to zależy od różnych właśnie środowisk, od takiej świadomości właśnie tych rodziców. Jest dosyć duże grono rodziców, którzy wychowują, starają się wychowywać swoje dzieci w ogóle już, bym powiedziała, w takim świecie, szczególnie te młodsze dzieci, pozbawione mediów. A też jest dosyć dużo rodziców, którzy w ogóle na to nie zwracają uwagi. I tutaj w Polsce były przeprowadzone dwa razy takie badania wśród dzieci od pół roku do 6-7 lat. I te badania wyszły, bym powiedziała, zatrważające, bo te badania wykazały, że 84% polskich dzieci korzysta właśnie ze smartfonów. 33% rodziców sami się jak gdyby przyznali, że udostępniali swoim dzieciom w wieku pół roku, rok czy do dwóch lat na 15 minut. Gdzie dwuletnie do drugiego roku życia dziecko w ogóle nie powinno mieć kontaktu z mediami cyfrowymi dla jego właściwego rozwoju. Przede wszystkim rozwoju mowy, ale również dziecko, musimy pamiętać, jest w okresie rozwoju układu nerwowego też, a więc tutaj bardzo dużo tych takich negatywnych też bodźców z tych migających ekranów docierają do dzieci. Dzieci w wieku tak 2-5, w tym okresie wiekowym, już pół godziny dziennie korzystają. Do dwóch lat zero. Do dwóch lat nie powinny, tak no, mówią psychiatrzy, tak mówią naukowcy. Naklejamy tak na smartfona naklejkę, smartfon szkodzi zdrowiu dziecka, uwaga rodzice. Tu jest bardzo ważne właśnie to zadanie rodziców, żeby jednak dziecko nie widziało, no bo dziecko naśladuje rodzica, żeby dziecko nie widziało non-stop rodzica z tym smartfonem. Bo jeżeli dziecko widzi, albo dziecko widzi, że ten rodzic jest bardzo mocno zaobserwowany tym smartfonem i podchodzi i próbuje nawiązać jakąś relację, czy pyta, zadaje pytania, a my nie, no jak gdyby nie zwracamy na niego uwagi, no to dziecko widzi, że ten smartfon jest czymś ważnym i też będzie za wszelką cenę chciało korzystać z tego smartfona. A nieraz wydaje się, że dla rodzica jest ten smartfon ważniejszy od dziecka. No niestety. To już mówimy o jakichś, no, może, niestety, nie wiem, niestety też takie obserwacje, myślę, że każdy ma, że można to no, wielokrotnie zauważyć, że no właśnie, rodzice są na spacerze w parku, dziecko się bawi i ten czas wykorzystują na co? No właśnie, siedzą w smartfonach bardzo często. Ja nie generalizuję, że wszyscy, ale no takie obrazy widzimy, że to my też dajemy sygnał dziecku, nie jesteś dla mnie ważny, ja ciebie lekceważę. Być może też, bym powiedziała, stawiamy taki mur. Dziecko by chciało do nas przyjść, coś powiedzieć, może nas zapytać, ale nie ma do nas dostępu, bo widzi, że my jesteśmy na czymś innym skupieni, no właśnie na tym migającym obrazie, tak? Na tym smartfonie. Także myślę, że w domu, jak jesteśmy już po pracy, warto sobie wyznaczyć takie strefy bez smartfona. Odkładamy, nie korzystamy z nich. Mówimy o rodzicach, nie o dzieciach. O rodzicach, ja mówię o rodzicach, tak. O rodzicach, bo to no, rodzice są pierwszymi nauczycielami dzieci.
I dlatego to rodzice najpierw. Nie byłoby smartfonowych dzieci, dzieci, które nadużywają mediów, smartfonów, gdyby nie miały takiego obrazu rodziców, no właśnie, gdyby nie było smartfonowych rodziców. To jest dzieci taka, uczą się wszystkiego przez naśladownictwo bardzo rodziców. Duża, tak, bardzo duża zależność tutaj jest. Dziecko obserwuje, naśladuje, a później się identyfikuje też z takimi postawami, które widzi, któremu no właśnie ta ważna osoba, najpierw mama, tato, tak, w rodzinie pokazuje. Niedawno temu gdzieś pojawiły się takie ulotki, takie może takie karteczki od jakiegoś psychologa, który pokazał właśnie w tym temacie smartfon w rodzinie, w domu, czy marzenia dzieci było. Jednym z marzeń jednego z dzieci było takie marzenie napisane, oczywiście to było anonimowe, o czym marzysz. Dziecko marzyło, żeby było dla swoich rodziców, dla mamy, tak ważne jak ten jej smartfon. Tak. Dzieci dzisiaj muszą bardzo mocno konkurować z tym smartfonem, żeby właśnie mama poświęciła mu ten czas. Amerykanie robili taki bardzo ciekawy eksperyment. Fundowali darmowy posiłek i nie mówiąc rodzinie, co będą robić, i po prostu ich filmowali. No i tam, gdzie rodzice byli zajęci smartfonami, dzieci mało co zjadły, grymasiły, nie było żadnej relacji. A tam właśnie, gdzie rodzice odkładali smartfony i rozmawiali z dziećmi, zauważono od razu, że dzieci nawet potrawy, które wcześniej nigdy nie jadły, rodzic ma okazję porozmawiać, zachęcić. Dzieci po prostu zjadały. Jak to się tłumaczy? Jak to przebiega ten mechanizm w dziecku? No właśnie, dziecko naśladuje. Jest ten czas na rozmowę, tak? Jeżeli dziecko widzi, że mama też za bardzo nie i nie zwraca na niego uwagi, no to też nie będzie tego jeść, to co jest podane. Dlatego no, to jest też taki ważny sygnał, ważna informacja, żeby jednak też w czasie posiłków smartfony były też tą strefą wolną od właśnie nasz stół był wolny od smartfona. 73% rodziców, jak idzie do restauracji, niestety wykorzystuje smartfon, tak? W czasie posiłku. Z dziećmi, z rodziną. Z dziećmi. Ja już nie mówię, że bez, tylko właśnie z dziećmi. A ja nie wiem, co się dzieje w domu, bo tego, no nikt tego tak nie bada, ale jak tak wygląda sytuacja w restauracji, to prawdopodobnie podobnie wygląda sytuacja w domu. Też duży procent rodziców sobie zdaje z tego sprawę, że jak gdyby nie jest dobrym przykładem, ale nie potrafi jak gdyby się odciąć od tego smartfona, tak? Albo sprawy zawodowe, jakieś tam inne, ktoś coś napisał, no więc trzeba odpowiedzieć. Powłączane mamy bardzo często różnego rodzaju komunikatory. Tak samo no, wiele osób, 50% użytkowników smartfonów posiada też jakieś konta w mediach społecznościowych. A więc jeżeli mamy powłączane też wszystkie te informacje, powiadomienia, no właśnie, no to one też odrywają naszą uwagę od tu i teraz dziecka. No dobrze, to jest opis sytuacji, tak to wygląda mniej więcej. Zjawiska. To właśnie można powiedzieć zjawisko. Wszyscy są w domu, ale nie ma gwaru, nie ma rozmów. Są obok siebie, ale nie są razem. Tak, bo każdy jest skupiony gdzieś tam na jakimś swoim monitorze często, tak? No to ponarzekaliśmy teraz, pani Małgorzato, ale teraz co z tym zrobić? Jak z tego wyjść? Co pani jako szkoleniowiec proponuje tym rodzicom? Myślę, że trzeba zmienić troszkę tak, nastawienie swoje, rodzica. Najpierw rodzic sobie musi zdać z tego sprawę, że ja mam jakiś problem. Przyjrzeć się, w jaki sposób wykorzystuje ten smartfon, czy też inne media w domu. Jeżeli mamy dzieci w różnym wieku, to też trzeba się przyjrzeć, jak dzieci z tych mediów korzystają. I należałoby się zastanowić, co możemy zrobić. Bo wiadomo, że nie da się tego od razu wszystkiego zmienić, ale małymi kroczkami. Na przykład od czego zacząć? No, na przykład, że sobie wyznaczamy taką sferę, wracamy z pracy i mamy jakieś takie miejsce w domu, w rodzinie, gdzie odkładamy wszyscy smartfony. Skrzyneczkę z przegródkami na przykład, czy szufladę? Na przykład, czy to będzie jakaś skrzyneczka z przegródkami, czy to po prostu jakieś miejsce. Na pewno też jest bardzo ważną sprawą, żeby przed snem, my bardzo nie doceniamy snu dzisiaj.
Dzisiaj bardzo dużo problemów szkolnych dzieci jest z tego, że są dzieci niewyspane. My dorośli też za mały, mamy deficyt snu. A więc, żeby nie korzystać przed snem, dzieci godzinę co najmniej, my dorośli też już powinniśmy te migające ekrany odłożyć, bo tu jest bardzo szkodliwe to niebieskie światło. Ono jak gdyby cały czas pobudza i daje informację mózgowi, że jeszcze trwa dzień, jeszcze nie ma wydzielania melatoniny, że już trzeba powoli się szykować do snu, tylko właśnie pobudza nas. I dlatego no właśnie dzieci, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o dzieci, godzinę przed snem należałoby te media po prostu już wyłączyć. Lepiej zamiast bajkę oglądaną, to lepiej ją czytać. Nawiązujemy relacje, jestem tu blisko. Dziecko, no wszystko by dało, żeby mama więcej czy tato więcej czasu z dzieckiem spędziło. Ja rozumiem, że każdy dzisiaj jest zapracowany, bo jest no, trudne mamy sytuacja, trudne czasy, ale no, wydaje mi się, że dziecko dla rodziców jest najważniejsze. I należałoby jednak no, zrobić wszystko, żeby no, te dzieci jednak miały tych rodziców, tą uwagę też tych rodziców. Co pani na taki pomysł, że kiedy daje rodzic dziecku telefon, smartfon, tak, żeby tak to mu dać, żeby dziecko miało przekonanie, że to jest mu dane tylko, jakby jest to mu użyczone, a nie dane na własność. Bo do czego zmierzam? Że potem, kiedy będzie sytuacja, no, że powie rodzic dziecku, oddaj mi ten telefon, tak? A dziecko powie, ale to jest moje. Tak. Dałeś mi to, tak? Tu mamy właśnie takie bardzo, powiedziałabym, złożone zjawisko, bo to jest, jeżeli my kupujemy dziecko smartfon i ono dostaje, to dziecko na takim poziomie psychologicznym się do niego przyzwyczaja, tak jak kiedyś się przyzwyczajało do lalki, do misia. Do kotka, do pieska. Tak, do jakiegoś zwierzątka, który miał, do niani, do mamy, do babci, bo dużo z nią czasu spędzało. Tak teraz dzisiaj się dziecko bardzo mocno właśnie związuje, przyzwyczaja do smartfona. Ja też tak nieraz się zastanawiam, dlaczego dzieci tak nadużywają właśnie tych mediów. Ano właśnie dlatego, że nie ma nas, dorosłych, rodziców. To one z nudów wypełniają sobie ten czas, tak jak potrafią, za pomocą tych narzędzi, które po prostu my im udostępniliśmy. Dlatego uważam, że te młodsze dzieci nie powinny mieć swoich smartfonów. No właśnie tak jak ojciec powiedział, użyczamy swój smartfon, tak? Że dziecku tam na przykład coś chcemy pokazać. I to do 7 roku życia to tam jest pół godziny z przerwami co 15 minut i to jeszcze nie codziennie. Także tutaj do tam 12 roku życia mówi się o godzinie, do 16 dwie godziny. To są takie wyliczenia naukowców oczywiście. My zawsze musimy wypośrodkować, jakiś złoty środek znaleźć. I po prostu no, rodzic najlepiej zna swoje dziecko. A czy pani nas tutaj nie zachęca do wojny domowej teraz w tym momencie? Staram się nie zachęcać, tylko właśnie dialog. My musimy rozmawiać, nie może być tak, że tak. Do tej pory dzieci bardzo dużo korzystały, wszystkie miały swoje smartfony, no i dzisiaj wracają rodzice, bo się dowiedzieli na jakimś spotkaniu albo obejrzeli program telewizji. Trwam, że tutaj nie zalecamy tych smartfonów w pokojach dziecięcych, czy w ogóle w rękach dzieci i zabieramy wszystkie te urządzenia. I jaka jest informacja, jaki sygnał do dziecka płynie? Rodzice mnie nie kochają. Bo zabierają mi to, najpierw mi to dali, a dzisiaj mi to wszystko odbierają, tak? My musimy teraz porozmawiać z dzieckiem, pokazać albo zaproponować coś bardziej atrakcyjnego niż ten smartfon. Bo tak jak mówię, dziecko dlaczego korzysta nagminnie i nadmiernie? Bo nie ma żadnej innej alternatywy. A więc zróbmy wypad na basen w sobotę. Ojcowie niech biorą synów, idą pograć w piłkę, wypożyczą salę gimnastyczną w szkole. My też mamy wiele różnych pasji, więc też zarażajmy dzieci tymi pasjami. Ja tutaj zawsze bardzo mocno zachęcam do rozwijania pasji różnych, do rozwijania zainteresowań, nie medialnych, tylko takich właśnie naukowych. Ja wielokrotnie spotkałam się z dziećmi, z rodzicami, gdzie no po prostu byłam zaskoczona tak wielkim zasobem na przykład słownictwa czy wiedzy,
Kiedyś spotkałam się właśnie z taką rodziną i z chłopcem, który, 5-letnie dziecko, które miało wiedzę z biologii na poziomie klasy 4. Encyklopedię przyniosłem, tę encyklopedię po kolei zwierzęta, to ja nie znałam tylu różnych faktów o tych zwierzętach, co to dziecko. Ale no, z czego to wynikało? Że często rodzice na ten temat z dzieckiem siadali, rozmawiali, prawdopodobnie czytali i te pasje były rozwinięte, tak? Nie tylko ten smartfon i to, co w tym smartfonie, filmy. Teraz też trzeba zwrócić uwagę na to, jakie to są filmy. Bardzo szybkie, dynamiczne. Badania pokazują, że one bardzo mocno podnoszą ciśnienie, tętno u dzieci, dlatego że one też są często niedostosowane do odpowiedniego wieku. No ale dzisiaj chyba nie ma bajki, która by nie była dynamiczna i Transformersy i nie wiem co jeszcze. Bardzo się to zmienia i dlatego no właśnie trzeba oglądać dzieckiem. Jeżeli dziecko się czegoś wystraszy, widzimy, że no jakieś emocje negatywne to wzbudza, to ja dziecko wystarczy skomentować ten obraz, który widzimy na ekranie telewizora, przytulić, już będzie zupełnie inny, skomentować, porozmawiać, już będzie zupełnie inny odbiór, aniżeli jak dziecko siedzi samo i bardzo mocno te emocje przeżywa, które no, tam są ukazywane. Ktoś nieraz nie odróżnia fikcji od rzeczywistości, tego co widzi, od tego co się dzieje realnie. Tak, tak. No ja też to widzę. Pani Małgorzata, mamy świadomych rodziców, cyfrowych przewodników, takich właśnie tak. Wybitnych, daj Boże. No ale jest jakaś tam okazja rodzinna i wujek kupuje właśnie swojemu bratankowi, tu masz mały i smartfon wujek. Rodzice i cały misterny plan rodziców. Pryska w tym momencie, bo jest. Się pojawił smartfon na własność dla Michałka. I tu jest ogromne zadanie teraz właśnie dla rodziców. No, to jest twój smartfon, ale będziesz w odpowiednich, nie będzie cały czas u ciebie w pokoju, tak? Możemy ustalić też takie zasady i reguły nasze domowe, że na noc smartfony zostają no, gdzieś tam w wyznaczonym miejscu. Wyłączamy na noc sieć Wi-Fi, bo to jest też zdrowiej. Ale też mamy wtedy na pewno pewność, że dziecko nie siedzi, nie buszuje w internecie. Bo teraz, no właśnie, każde takie nocne, że tak powiem, odebranie, wysłanie jakiejś informacji, a więc mamy co? Mamy od razu kontakt z tym migającym niebieskim ekranem. Co powoduje? No wybudza ze snu. Później nie możemy zasnąć. I tak kilkakrotnie, jeżeli takie sytuacje mamy w ciągu nocy, no to później jest dziecko niewyspane. Na drugi dzień gorzej no, będzie funkcjonowało w szkole, na lekcjach i będą gorsze wyniki też nauczania. Także bardziej tutaj mi tu chodziło o tego wujka niż o to dziecko. Tak, no to z wujkiem by trzeba było też porozmawiać. O ten szerszy krąg rodzinny. Przy stole, przy tej kawie, herbacie. Że my u nas w rodzinie mamy taki pomysł, taką strategię powiedzmy cyfrową dla naszych dzieci, żeby o tym wiedział wujek, babcie i dziadkowie. Czy to jest ta linia też? Poszerzać tych krąg? Można, jak najbardziej. Ja bym była za tym, aby jednak poszerzać, żeby rozmawiać, żeby robić takie no właśnie debaty rodzinne i też, no, też się powoływać często na różnych naukowców, na dzisiaj już jest bardzo, bo tak jak jeszcze parę lat temu było mało na ten temat wiedzy, ale dzisiaj już naprawdę jest bardzo dużo na ten temat wiedzy w mediach też, a więc wykorzystujmy te media też do właśnie zdobywania, ubogacania się. I żebyśmy byli mądrzejsi w wychowywaniu dzieci, bo tu niezmiernie ważna jest też rola, nasza wiedza na temat wpływu mediów na rozwój intelektualny dziecka. Dziecko w pierwszym okresie ma wychowywać się przede wszystkim na konkretach. Proszę zwrócić uwagę, nauka czytania to jest abstrakcja. Dziecko się przygotowuje tak naprawdę 7 lat do nauki czytania i pisania. Nie da się pewnych faz rozwojowych przeskoczyć. Jedna po drugiej u małego dziecka muszą nastąpić. A więc najpierw konkret, a więc dużo właśnie zabawek. Wydawałoby się, że te klocki to już takie są niemodne, stare i tak dalej. Ale badania naukowe wykazały, że dziecko, które właśnie układa takie klocki, a różnica między dzieckiem, które układa klocki, a tym, które ogląda jakiś bardzo edukacyjny film, więcej obszarów mózgu jest pobudzonych u dziecka, które lakoniczne niby nam się wydawałoby wykonywało czynności, bo układało zamek klocków. Sznurowanie butów, więcej ośrodków mózgu pobudza. Dlatego niekoniecznie
tak duża ilość tych, nawet bym powiedziała, filmów, programów edukacyjnych, co takie autentyczne doświadczenia. A te doświadczenia nabędą też na właśnie jakichś wypadach rodzinnych, góry, do lasu. Dzisiaj mają dzieci ogromny deficyt właśnie kontaktu z przyrodą. A więc jak mamy tylko okazję, to do tego parku, do lasu, jak najwięcej. Dziecko, mózg dziecka rozwija się poprzez zabawę i ruch. Dziecko w ogóle cały czas się chce uczyć, poznawać. I jak my go sadzamy przed monitor jakikolwiek, wyłączamy myślenie, rozleniwiamy i już nie będzie chciało nam się tak uczyć, jak wcześniej poznawać, zadawać pytań. Dlatego jak nam zadaje pytania, to starajmy się na nie odpowiadać. Bo to jest też forma takiego właśnie dociekania. A dlaczego? A dlaczego? Jakby filozofa takiego małego się nam pojawia w tym, tak, w pewnym momencie. No właśnie, ale jak nie odpowiadamy, to później ono już, no właśnie, mamy to nie interesuje, mama nie chce na to odpowiadać, to ono już nie będzie później zadawać mama pytania. Mama nie ma dla mnie czasu. Tak? Nie ma dla mnie czasu i co? I później tym przewodnikiem nie będzie rodzic, tylko będzie świat cyfrowy. Bo on sobie znajdzie tą wiedzę w internecie, ale nie zawsze może taka ona będzie, jaką by sobie rodzice życzyli. Pani Małgorzato, czas na naszych telewidzów i radiosłuchaczy, drodzy Państwo. Dzisiaj wcześniej zapraszamy Państwa do rozmów, ponieważ kończymy dzisiaj wcześniej z racji transmisji mszy świętej z Warszawy o godzinie 19. Już powitamy Warszawę na naszej antenie. Stąd więc już teraz czas na Państwa głosy i Państwa pytania do naszego gościa. Jest nim pani Małgorzata Więczkowska, pedagog i szkoleniowiec w zakresie edukacji medialnej. Smartfonowi rodzice, o tym dzisiaj rozmawiamy, taki jest temat naszych rozmów. Oto nasze telefony do studia, do telewizji Trwam. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla południowej części kraju to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery. 536 600 300 i 536 600 400, a dla telewidzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 00 13 bądź 48 56 657 00 14. Już oczekujemy na Państwa głosy. Pani Małgorzato, pojawienie się w domu smartfona dla dziecka to jest, tak rozumiem, pewien taki też przełom. Jeden z takich ważnych momentów w życiu dziecka. Dziecko idzie do szkoły, zdaje maturę. To jest na tym i na tej linii gdzieś też chyba taki mam wrażenie, taki się wpisuje ten moment, kiedy pojawi się w ręku dziecka smartfon. Czy mamy świadomość, my rodzice, że to jest aż taki moment. Do szkoły się przygotowujemy, tak? Tak. Zakupy, to wszystko i tak dalej. Napięcie, takie dobre napięcie, oczekiwanie nas do tego przygotowuje. Natomiast smartfon się pojawia nieraz tak banalnie. No, ktoś kupił, jest, masz, baw się, tak? Tymczasem to jest tego typu chyba próg w życiu dziecka. Też takie właśnie przygotowanie dłuższe, tak? Bo my nie musimy od razu dziecka zaopatrywać w najlepszy, wypasiony smartfon. Na początek uważam, żeby wystarczył taki telefon z guzikami dużymi, tak, żeby miało z nami kontakt w tym nauczaniu tej pierwszej, tam drugiej klasie, jeżeli chcemy mieć takie większe poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć kontakt z dzieckiem. Później, jeżeli każdy rodzic w wolności dokonuje tego wyboru, kiedy dziecku dam ten pierwszy smartfon, a więc no, dać swój smartfon, tak? Nie można wówczas zapomnieć też o jakiejś wcześniejszej rozmowie. Nie wiem, może z pisania jakiegoś domowego kodeksu, jak należałoby z tego korzystać, ile no właśnie czasu w ciągu dnia, do czego go wykorzystuje. Małemu dziecku nie jest potrzebny internet. A więc jeżeli nawet, no to tam nie wiem, 15 minut tym mniejszym dzieciom. Bo dzieci głównie wykorzystują do oglądania filmów i do gierek. Do gier, które są w tym. A więc nie podchodzą do tego smartfona jako do narzędzia, bo to jest narzędzie bardzo dobre, ono nam bardzo ułatwia życie. Tylko jako do takiego narzędzia rozrywki. Bo to jest dla nich urządzenie, za pomocą której mają bardzo dużą ilość rozrywki. Dlatego tutaj właśnie z dzieckiem należałoby po prostu o tym porozmawiać, ale też dla młodszych dzieci możemy to zrobić, zainstalować aplikację,
którą ja będę po prostu monitorować, bo to są różne te możliwości, różne propozycje aplikacji, ale na przykład na swoim smartfonie rodzic aplikację instaluje na dziecka i rodzic widzi na przykład, jakie są statystyki, co dziecko robiło. I wtedy rozmawiamy, tak? Musimy też no właśnie pokazywać dziecku te dobre i te złe strony. Zobacz, tyle czasu dzisiaj straciłeś na tym, z tym telefonem, lekcje nieodrobione, może pokój nieposprzątany. A więc najpierw obowiązki szkolne, domowe, a później no, też ten telefon, tak? Smartfon jako narzędzie nagrody albo karania? Tak, no nie powinniśmy dawać, czy mówić, że w nagrodę dostaniesz, tak, smartfona, bo dziecko będzie na głowie stawać, żeby no właśnie zrobić to, co mama chce, ale to będzie tylko na ten moment. I już później, jak dostanie ten smartfon, to już na następny raz nie będzie pamiętał, że trzeba na przykład ten pokój posprzątać, czy szybciej odrobić lekcję. To dziecko ma wiedzieć, że jest to narzędzie, bo chce porozmawiać z kimś, bo chce wysłać jakąś informację, a więc jest to narzędzie komunikacji, wymiany czy poszukania czegoś, tak? Bo jest to fantastyczny wynalazek, ale ten fantastyczny wynalazek też może się przyczynić niestety do wielu nadużyć. Czyli taka sytuacja idealna, życie nie jest idealne, ale gdyby było, tak sobie wyobrażam, taki, na bazie tego, co pani mówi, że małżonkowie sobie ustalają taki moment, słuchaj, kochanie, przygotowujemy się za rok powoli, kupujemy tak. naszemu dziecku smartfon, tak, czy tam damy mu, czy tam coś, tak, za rok i ten rok go przygotowujemy, tak? Dokładnie, dokładnie. Mogę od czasu do czasu swojego smartfona dać, tak? I porozmawiać też, no i później też jakieś takie konsekwencje. No to nie mają być konsekwencje na tego rodzaju, że wtedy odbieram i zupełnie dziecko nie dostaje tego smartfona, tylko no rozmawiam. I jeżeli bardzo, bym powiedziała, jakoś tak tych zasad ustalonych nie przestrzegam, no to wtedy na jakiś czas faktycznie mogę odebrać. I jeszcze być może do tego nie dorosłeś, nie potrafisz no, tak jakoś dojrzale do tego podejść, świadomie z tego korzystać. Także to jest dzisiaj ogromne wyzwanie. Myślę, że rodzice jeszcze się z takim wielkim wyzwaniem współcześni nie zetknęli, bo smartfony no, bardzo szybko, bardzo no, tak mocno weszły w nasze życie rodzinne. Ale wraz z tym takim szybkim i mocnym wejściem nasiliło się różne bardzo negatywne konsekwencje też tego, nie? No pojawił się chyba depresje. Wręcz kolejny domownik w naszych domach. No właśnie. Który dorości sobie coraz więcej tej przestrzeni dla siebie, domaga się gdzieś. Tak. I teraz no właśnie, jeżeli jesteśmy dzieciom, udostępniamy, dzieci korzystają, nie mamy żadnego na to wpływu, z kim mają do czynienia, kto je formułuje, z jakimi treściami mają do czynienia. Pięknie to kiedyś papież Benedykt XVI określił jako szósty kontynent. Przestrzeń wirtualna jest szóstym kontynentem. Ta przestrzeń, gdzie się nie możemy spotkać realnie, tylko wirtualnie, tak? Dlatego tak no, ważna jest ta edukacja, ta rola rodziców wprowadzenia tych właśnie dzieci, tego młodego pokolenia w tą przestrzeń wirtualną. Ja zdaję sobie też sprawę z tego, że nie zawsze rodzice mają, tak bym powiedziała, wiedzę, umiejętności. Jeżeli są te starsze dzieci, no właśnie, to zaprośmy dzieci do, to mnie naucz, to mi pokaż. Wspólnie, a więc widzimy, rozmawiamy też, weryfikujemy różne, że tak powiem, też te zagrożenia, różne sprawy i dziecko się też uczy takiego krytycznego też podejścia. Ja wiem, że nie będzie nigdy tak pięknie, bezproblemowo, zawsze będą różne tarcia. Bo zawsze były między pokoleniami. Ale trzeba próbować na wszystkich możliwych frontach, że tak powiem. Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie witam zarówno panią, jak i ojca. No i wszystkich, którzy nas słuchają. Kochani, jestem przerażona. A mogę pani imię poznać? Tak, oczywiście, Elżbieta z parafii Świętej Trójcy w Ząbkach. Przepraszam najmocniej. Jest taka sytuacja. Mówimy o smartfonowych rodzicach. Rzeczywiście. I to nie tylko są rodzice, ale są też i dziadkowie. Obserwuję to w komunikacji miejskiej chociażby. Wsiadają
czy młodzi, czy starsi, dziecko w wózeczku nawet już jest. No i zaczyna płakać i cóż się pojawia? Oczywiście telefon. Oczywiście rodzice czy dziadkowie szybciutko dają dziecku telefon, no i nastawiają jakieś, ja patrzę, a tam jakieś koszmary, więc ośmielam się delikatnie zwrócić uwagę. Nieraz się już z tym spotkałam. A co? Pilnuj, babo, swoich dzieci. Przepraszam, że tak przytoczyłam. A ja wie pani co? No, swoich dzieci się pilnuje, ale również pilnuje się innych, bo to jest przyszłość nasza. A dlaczego pani nie porozmawia z dzieckiem? Dlaczego pani nie wytłumacza, jak jakieś koszmary pani po prostu dziecku przekazuje? Nie pani sprawa. No cóż, jak gdzieś u kogoś jestem i też zauważam taką sytuację, też zwracam uwagę, a wie, słuchajcie, to, o czym była mowa, po prostu brak dialogu najpierw między nami dorosłymi i to później przenosi się na brak dialogu z dzieckiem. Na przykład moi rodzice, no przecież nie było wtedy smartfonów, ale tata był kierowcą. Oczywiście przyjeżdżał umęczony z pracy, babcia była sparaliżowana, więc mama też miała mnóstwo pracy przy babci. Ale nigdy nie spotkałam się z czymś takim, żeby rodzice dla mnie, mimo czy to był wieczór, żebyśmy wspólnie się nie pomodlili i wspólnie nie porozmawiali na temat tego, jak minął mi dzień, jaka była sytuacja, czy coś mi ewentualnie przeszkadzało w spędzeniu takiego Bożego tego dnia, jakie były problemy, już później jak była szkoła, więc jakie były problemy w szkole, w jaki sposób po prostu, no, próbowaliśmy razem problemy rozwiązywać. I nigdy rodzice mi nie powiedzieli, że nie mamy dla ciebie czasu. Elżbietko, tata jest zmęczony, mama zmęczona, nie mamy czasu. Nic takiego przez całe moje życie nie miało miejsca. Zawsze jestem rodzicom moim bardzo wdzięczna. I wszystkim po prostu mówię, że słuchajcie, jeżeli nie będzie dialogu, to po prostu jakie to pokolenie wyrośnie. Dziecko żyje w świecie wirtualnym. A przecież mamy realny świat przed sobą i musimy w tym realnym świecie się odnajdywać. I wtedy będzie mniej agresji. Wtedy zupełnie inaczej będą wyglądały stosunki i w rodzinie, no i oczywiście w społeczeństwie i w całym naszym kraju. Także chciałam tylko jeszcze ewentualnie uzupełnić w ten sposób. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać za wysłuchanie z Panem Bogiem i z Marią. Szczęść Boże i wielu łask Bożych. Pani Elżbieto, dziękujemy bardzo. Smartfonowi dziadkowie, tu pani Elżbieto powiedziała. Tak, jeszcze poszerza tak. Się nam ten tron smartfonowych. Ale dziękujemy właśnie za tę refleksję, bo też wielokrotnie mam do czynienia, obserwuję takie sytuacje, ale z czego to wynika? No bo pani zwróciła uwagę, no i teraz ktoś mnie tutaj poucza. To też troszkę źle, jak ktoś odbiera, że ktoś mnie tutaj poucza, co ja źle wychowuję swoje dziecko. A byśmy starali się wykorzystywać jednak każdą tą taką chwilę. Ja to często na to zwracam uwagę. Jedziemy z dzieckiem, zawozimy go do szkoły. To nie dawajmy dziecku w tej podróży tego smartfona, tylko starajmy się właśnie rozmawiać. Ja na przykład za każdym razem, bo ja bardzo dużo podróżuję pociągiem, jak widzę taką sytuację, że mama jedzie i grają na przykład, rodzina gra w jakieś tam gry takie w pociągu albo ale czyta. Na smartfonie czy takie nie, paszowe? Właśnie widzę takich świadomych rodziców spotykam, to zawsze właśnie coś miłego powiem, żeby tą mamę jeszcze tak dowartościować, tak? Że ona bardzo dba o wychowanie, o rozwój, przede wszystkim intelektualny i nabieranie tych właściwych relacji z drugą osobą. No to widać, że takie osoby, które bardzo, no, że tak powiem, tylko wsiądą i już siedzą w tym smartfonie, no nie mają z kim porozmawiać po prostu, tak? I dlatego to jest, no, przejaw nudy, no to co zrobić? Kiedyś się brało, zapaliło papierosy od razu, a dzisiaj? Na gminie wszyscy siedzą z nosem w smartfonie. Niby zdrowsze, ale to, czy zdrowsze? Tak, no nie wiem, czy zdrowsze. No. To jest bomba, że tak powiem, z opóźnionym zapłonem. My tu mówimy, pani Małgorzato, o tych małych dzieciach. O tym etapie, kiedy mu dać do ręki, jak tak, tam tak. Przygotowywać do tego momentu. Ale to jest zupełnie inny świat, znowu taki nastolatek. Szkoła już tam, nie wiem, wyższa podstawówka, czy tam średnia.
Jak z takimi już no, dorastającymi dziećmi naszymi rozmawiać? Jakim tutaj... Tutaj już bardziej trzeba na ile wolności, ile kontroli. Tak, tutaj trzeba już na argumenty. Trzeba powoływać się na jakieś badania. Jak na przykład gdzieś jakieś wystąpiło, bym powiedziała, negatywne zachowanie, czy jakaś, no dajmy na to, jakiś był stan depresji w klasie, w szkole, porozmawiać, wiesz, że być może też przyczyną był nadużywanie tego smartfona, bo zaobserwowano, że w ciągu ostatnich 10 lat, teraz to jest bardzo mocno zauważalne po pandemii, że jest ogromny, bym powiedziała, wysyp tych stanów depresyjnych u młodych ludzi, nie u dorosłych, tylko właśnie u młodych ludzi, którzy nadużywają tych mediów, nie? Bo to po prostu jest takie błędne koło. Ja jestem przebodźcowany i barwami, i tym takim efektem dopaminowym, a więc jest bodziec reakcja. Coś tam mnie zainteresowało, było jak i dostałam, poczułam się lepiej, tak? Mam na jakimś portalu społecznościowym swoje konto, umieszczam swoje zdjęcia, umieszczam jakieś, nie wiem, relacje, gdzie byłam, co robiłam i co otrzymuję. Ja chcę zaistnieć. Dzisiaj mnóstwo osób ma zaburzone poczucie własnej wartości. Te osoby, które wszystkie tak wystawiają bardzo dużo na tych tablicach tych Facebooka, Instagrama i tych innych, które TikToki, swoje jakieś, no czasami naprawdę bzdurne filmiki na TikToku, ale na tych innych portalach swoje zdjęcie, to jest krzyk o miłość po prostu tych młodych ludzi. Zwróćcie na mnie uwagę, nie? Dowartościowanie się, że ktoś zalajkuje, o fajnie, wygląda świetnie, ale też bardzo często się muszą młodzi ludzie później zmierzyć z hejtem. A jak teraz, kiedy my mamy ze sobą pandemię, wszystko było online, tak, przesadzam tak, oczywiście, tak, ale tak, prawie tak. Wszystko było online i lekcje i nie wiem co jeszcze, spotkania i teraz taki młody człowiek przebodźcowany, nasycony tym światem kolorowym, jak to jest w internecie właśnie. Jak go teraz pomóc mu wrócić do realu, gdzie ten real nie jest aż tak kolorowy i tak dynamiczny, jak tam w tym internecie? Oni też chętnie jednak do tych relacji takich bezpośrednich między kolegami, koleżankami wrócili, bo im też bardzo tego brakowało. Myślę, że też taką, bym powiedziała, troszkę odstraszającą może metodą byłoby, i to jest bardzo często już teraz widzę, zachęcająca wręcz, abyśmy sobie nasze smartfony ustawili w barwie tylko biało-czarnej. Bo te kolory tak mocno na nas działają, tak nas przyciągają, że ja się nie mogę od niego oderwać. A gdy mamy ustawiona na kolorystyka biało-czarna, ja załatwiam szybko sprawy, które miałam załatwić. I mnie już tam nie trzyma tak. Bardzo estetycznie by to wtedy wyglądało nasze smartfony. Ale muszę powiedzieć, że widziałam wiele młodych ludzi, a więc jest jakaś taka... zaczyna się środowisko budzić chyba. Świat się zaczyna budzić, zaczyna pewne rzeczy zauważać, że jest coś piękniejszego niż tylko ten piękny, kolorowy świat przedstawiany nam przez monitor, no właśnie smartfona. Ja nie mówię, żeby wyrzucić, nie korzystać. Zachęcam do tego, aby twórczo, krytycznie do tego podejść, selektywnie. Bo tylko w ten sposób, że tak powiem, nie damy się porwać tym mediom tak bezkrytycznie, tak? Tutaj wielokrotnie w orędziach na Światowe Dni Środków Masowego Przekazu szczególnie Jan Paweł II bardzo dużo takich orędzi wygłosił, gdzie zachęcał do tego, aby rodzice jednak przejmowali tą rolę. Rodzice są pierwszymi, najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci. Oni mają wprowadzać ten świat mediów. Pani Małgorzato, musimy kończyć. Nasz czas dobiega końca, ale drodzy Państwo, dziękując za bycie z nami w tej pierwszej części, zapraszamy na część drugą. Audycja dla rodziców i małżonków. Będzie również z nami pani Małgorzata Więczkowska, pedagog i szkoleniowiec w zakresie edukacji medialnej.
w Radiu Maryja, 21:30. Bądźcie Państwo z nami. Temat bardzo ważny, bardzo aktualny i myślę, że wielu z nas może dowiedzieć się jeszcze wielu rzeczy, pomimo tego, że już na pewno wiele wiemy. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za przybycie, za rozmowę, za czas. Dziękuję również. Dziękuję również Państwu i mówimy sobie do usłyszenia o 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.